A tymczasem przechodzimy do kolejnego komiksu, właściwie dwóch komiksów i to nie byle jakich. Dzisiaj będziemy omawiać finał tytułu, jakim jest Saga o Atlasie i Axisie. Jest to tytuł wydawany przez Team of Comics, album, seria rysowana przez hiszpańskiego twórcę, autora Pau. Jest to opowieść właśnie o tych dwóch tytułowych bohaterach, dwóch psach. Do tej pory obserwowaliśmy ich przygody właśnie w tomie pierwszym i drugim, które przedstawialiśmy na łamach audycji Prosto z Kadru. Ogólnie ta dwójka bohaterów wyruszyła w poszukiwanie kości obfitości, szukają chimery, czyli przedmiotu, który pozwoli zapewnić im jakby wieczny dostęp, nieskończony dostęp do pożywienia, że każda osoba, która ją odnajdzie, tą kość, nie będzie musiała już chodzić głodna. Po drodze oczywiście spotyka ich kilka innych przygód. W tomie drugim na przykład właśnie wybierali się do odległych zakątków, żeby odnaleźć brakujące ogniwo w ewolucji, jak to tutaj przedstawia opis właśnie tego drugiego tomu. Natomiast jego końcówka nam przedstawiła właśnie tą dalszą chęć podróży Atlasa i Axisa w poszukiwaniu chimery. No i odnaleźli wskazówkę, jak do niej dotrzeć i wybierając się na nowy teren z nowo poznaną ekipą psów. Przez przypadek staje się, jakby swoją niewiedzą niestety, przez przypadek wplątali się w tak naprawdę najazd na wyprawę, aby wymordować Makas, takie właśnie plemię innych psów. Przez przypadek, no mówiąc najprościej, wpakowali się w wojnę, w której nie chcieli w żadnym wypadku uczestniczyć. No i trzeci tom, muszę przyznać, który opowiada właśnie o tej wielkiej bitwie, w której udział właśnie też biorą Atlas i Axis. To jest chyba jeden z najbrutalniejszych tomów z całej czwórki. Jest tam pokazana bezwzględna walka pomiędzy tymi dwoma grupami i sami główni bohaterowie są przerażeni tym, co się tam dokładnie wyprawia. W międzyczasie też w tomie trzecim poznajemy też nowych bohaterów o tragicznej przeszłości, która jest bardzo szokująca. Ja muszę przyznać, że mimo tego, że Pau przedstawia w tym swoim komiksie te postaci, wszystko jest rysowane, jakby miało się wrażenie, jakby się czytało Asterixa i Obelixa na przykład. Natomiast to, co Paul opowiada, tak strasznie kontrastuje ze sobą, że z jednej strony mamy fajnie wyglądające takie psiaki, jakbyśmy oglądali fajny serial animowany, taką właśnie kreskówkę, ale to jest tego typu kreskówka, gdzie obcina się kończyny, flaki wychodzą ze wszystkich stworzeń. No jest bardzo intensywnie pod tym kątem. No i widać już na przełomie tego drugiego i trzeciego tomu, szczególnie już w tym drugim tomie autor takie już ziarno tutaj swoim czytelnikom podsunął, zasiał, że swoim tworem, czyli sagą o Atlasie i Axisie, też ma zamiar komentować pewne kwestie społeczne, ściśle właśnie też chociażby powiązane z wojną czy religią. To coraz silniej właśnie widać w drugim tomie, a w trzecim już to właściwie taki osiąga zupełny szczyt. I zanim właśnie czytelnik, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, zanim się nie zorientowałem, ten komik zaczął się zamieniać w coś, czego się nie spodziewałem, ponieważ na samym początku Atlas i Axis daje wrażenie takiej historii, która mocno taka przygodowa, która gdzie mamy bohaterów, którzy obrali konkretny cel, spotykają nowe postaci i powoli jakby autor rozszerza ten cały świat, mitologię, wprowadza tam do niego pewne elementy. I ja spodziewałem się takiej troszeczkę dłuższej historii na, nie wiem, 8 tomów może, takiej wielkiej sagi
o takich, no, kolokwialnie mówiąc, epickich rozmiarach z tą dwójką bohaterów. Natomiast od trzeciego tomu nagle to wszystko zaczyna iść w zupełnie jakby troszeczkę innym kierunku i czwarty tom, który jest kulminacją właściwie wszystkiego, co widzieliśmy dotychczas i właśnie chociażby tych wszystkich komentarzy autora, które przedstawiał do tej pory. Mamy tak niesamowity zwrot akcji w końcówce, która zmusza czytelnika po pierwsze do zupełnie innego spojrzenia na całość, a dwa do tego, żeby przeczytać jeszcze raz wszystko od początku. Z tą wiedzą, którą zdobył, czytając właśnie finałowy czwarty tom. Mniej więcej pierwsza połowa czwartego tomu jeszcze jest tak właśnie nastawiona bardziej na ten przygodowy aspekt całej tej sagi. Tutaj wprowadza kolejne jak właśnie elementy do tego całego świata, tylko po to, żeby od drugiej połowy totalnie zawrócić w głowie czytelnikowi i mózg totalnie wybucha, też tak pozwolę sobie powiedzieć. To jest niesamowite, jak Paul, zaczynając pierwszym tomem, gdzie była taka mocna właśnie przygodowa atmosfera, tak jak mówiłem, taki Asterix i Obelix w świecie zwierząt. To, co autor zrobił w czwartym tomie, na pewno spowoduje, że będziecie się długo zastanawiać nad tym komiksem, długo zostanie w waszych myślach pod kątem zarówno próby analizy, też właśnie całości, pod kątem tego wszystkiego, co dowiadujemy się na temat całego tutaj tego świata. No nie chciałbym za dużo zdradzać, bo to jest naprawdę taka informacja, która może wam zepsuć całość właściwie tej sagi, którą zdecydowanie warto poznać. Jakie ja mam ogólne odczucia po tym zakończeniu? Przyznam szczerze, że na początku nie wiedziałem, co do końca myśleć. Ja tak niepotrzebnie sam sobie troszeczkę nakreśliłem kierunek, w jakim, czego się będę spodziewać w kolejnych tomach. I to, co zobaczyłem w czwartym, totalnie się mija z tym, czego się spodziewałem, ale to nie musi koniecznie oznaczać złej rzeczy. No to jest już taki poziom bardzo meta też w pewnym stopniu. No, mówiąc krótko, Paul nie dość, że przedstawił bardzo ciekawą historię, to jeszcze zmusza w niej czytelnika do pewnego rodzaju refleksji na kilka tematów, jak już wcześniej wspominałem. Tak na dobrą sprawę nie chciałbym już tutaj więcej mówić, bo musiałbym naprawdę wchodzić w szczegóły, których bym chciał uniknąć. Bardzo bym chciał, żebyście to właśnie wy osobiście się przekonali, co też ten hiszpański twórca przygotował dla swoich czytelników. Warto to sprawdzić, zdecydowanie warto sprawdzić. Też pozwolę sobie kilka słów od siebie dodać odnośnie tego, dla kogo ten komiks jest przeznaczony pod kątem wieku, ponieważ z jednej strony ludzie mówią, że to nie jest raczej komiks dla dzieci, biorąc pod uwagę, co w nim się dzieje. Szczególnie właśnie w trzecim tomie, który, tak jak wspomniałem, chyba jest najbardziej krwawy z wszystkich tutaj z całej tej gamy zaprezentowanej przez autora. Natomiast z drugiej strony, no, jak też słusznie moim zdaniem w niektórych komentarzach widziałem, tak na dobrą sprawę, jeśli jesteście rodzicami i się zastanawiacie, czy dany komiks powinien trafić do rąk waszych pociech, tak naprawdę to jest wasz wybór. Wy najlepiej znacie swoje dzieci i będziecie doskonale wiedzieć, co nie wpłynie w jakiś sposób negatywnie na nich. No, na pewno nie dałbym tego komiksu sześciolatkowi, ale kilka lat więcej, właśnie tak z 10-11, to już bym może nie miał żadnych problemów, na dobrą sprawę. Tak właściwie to ta brutalność i tak poza kilkoma wyjątkami, no jest, nie różni się właściwie tym, co na co dzień się widzi w telewizji czy w prawdziwym świecie. No, pomijając pewne sceny z tomu trzeciego, rzecz jasna. Podsumowując, saga o Atlasie i Axisie. Jest to komiks taką mieszanką. Z jednej strony mamy tutaj taką przygodę a la Asterix i Obelix, z drugiej strony w bardzo ciekawy sposób autor tutaj
przedstawia swoją opinię na temat pewnych aspektów społecznych, zmusza do refleksji swoich czytelników i robi to w sposób w pewnym momencie taki, którego się czytelnik absolutnie nie spodziewa, w jakie miejsce zostanie zaprowadzony przez autora. Koniecznie sprawdźcie tą serię. Dajcie znać, co do oni sądzicie, jeśli już mieliście okazję zapoznać się z wszystkimi czterema tomami. Jakie wrażenie na was zrobił czwarty tom, szczególnie końcówka. Koniecznie zajrzyjcie do sagi o Atlasie i Axisie z wydawnictwa Team of Comics autorstwa Pału.